Cześć, Samsung Galaxy A3 to z całą pewnością telefon świetnie wykonany i świetnie wyglądający. Jest to również urządzenie udane, dopracowane, takie, które można polecić. Przy okazji również niestety nie najtańsze, ale tak się składa, że Samsung chce postawić na telefony wykonane częściowo z metalu, jako to coś, co od nowa napędzi koreański koncern. Jeżeli oglądaliście już test Galaxy A3 w Mobzilli, to wiecie o tym modelu już sporo. Natomiast ja zapraszam Was do oglądania dalej, po jeszcze kilka ważnych informacji. Samsungi od dłuższego czasu słyną z tego, że są przeładowane różnymi funkcjami. To są telefony, w których znajdziecie nakładkę systemową TouchWiz. I ona rzeczywiście ma ogrom różnych funkcjonalności, wśród których można się pogubić. Ja czasami się gubię i tak się składa, że z wielką radością przyjąłem nową funkcję, którą Samsung jakiś czas temu wprowadził w swoich telefonach, którą również w A3 znajdziecie, która pozwala co nieco się w tym odnaleźć. Wystarczy wejść do ustawień urządzenia. Jeżeli szukacie jakiejś konkretnej jednej cechy, nie musicie przeszukiwać całego podmenu tej zakładki, wystarczy skorzystać z lupy. Na górze jest po prostu lupa, wystarczy wpisać słowo, frazę, które akurat szukacie, cechę, z której chcielibyście skorzystać i ona się po prostu w ten sposób odnajdzie. To jest fajna rzecz. Druga rzecz, która również sprzyja uporządkowaniu całej sytuacji, to taki sprytny trik, który nazywa się szybkie ustawienia. Wystarczy kliknąć sobie odpowiednią ikonę plusa i dodać po prostu skróty do tych funkcji, z których najczęściej korzystacie. Dzięki temu zawsze będą pod ręką i również nie trzeba będzie przeszukiwać całego podmenu. Znajdą się tutaj od razu na górze. Samsung przygotował również coś z myślą o osobach, które przesiadają się na telefon typu smartfon z urządzenia prostszego albo takich, które po prostu rozbudowany interfejs nie specjalnie pociąga i nie jest im do niczego potrzebny. Funkcja nazywa się tryb ułatwienia i po jej włączeniu zmienia się ekran startowy urządzenia. Skróty i klawisze stają się wyraźnie większe. Dostępne są tylko te aplikacje, które wcześniej sobie tam umieścicie. Po lewej stronie z kolei pojawia się pasek skrótów do ważnych kontaktów. Można je sobie dowolnie skonfigurować i dzięki temu mieć pod ręką właśnie te kontakty, do których często dzwonicie. Bardzo podoba mi się również taki trik, który Samsung przewidział z myślą o osobach starszych, które po prostu sobie widzą, który nazywa się lupa. Po jej włączeniu aparat urządzenia zmienia się właśnie w szkło powiększające i dzięki temu można sobie coś powiększyć, tak żeby łatwiej było to przeczytać. Podoba mi się również aplikacja wiadomości, dlatego że da się ją spersonalizować. Możecie w niej zmienić sobie kształt, kolor dymków i również tło pod konwersacją. Nie jest to oczywiście nic jakoś strasznie praktycznego, ale rzeczywiście to jest taki miły akcent. Podoba mi się również to, że kiedy już macie otworzoną daną konwersację, klawiszami głośności można zmieniać sobie rozmiar czcionki, co również może być przydatne dla osób, które słabiej widzą. Podoba mi się również taki prosty trik, że można edytować sobie treść szybkich odpowiedzi, które są wysyłane, jeżeli odrzucicie połączenie od danej osoby. Z kolei z praktycznych rzeczy dostępnych w aplikacji aparatu fotograficznego podoba mi się pasek skrótów, który jest dostępny po lewej stronie, kiedy sobie tą aplikację włączycie. Tak się składa, że te skróty, które są tam dostępne, można sobie wyedytować. Takie bardziej zaawansowane rzeczy, jak na przykład sterowanie balansem, bieli albo na przykład ISO, są bardziej schowane gdzieś tam głębiej w interfejsie aparatu. Jeżeli chcecie je mieć pod ręką, wystarczy je przycisnąć dłużej i przeciągnąć na ten panel. Można sobie w ten sposób trzy takie skróty umieścić i ważne dla Was funkcje mieć od razu pod ręką. To na plus. Na plus również fakt, że kiedy przyłączycie się na aparat na froncie, dostępny jest również tryb auto-upiększania, który pozwoli Wam wygładzić sobie cerę, wyszczuplić twarz, albo na przykład powiększyć oczy. Ostatnio bardzo modny w telefonach i również bardzo fajny, przydatny dla osób, które często robią sobie zdjęcia typu selfie. A jak Wy oceniacie Samsunga Galaxy A3? Czy urządzenie Wam się podoba? Czy uważacie, że jest ciekawe i że warte jest zakupu? Jeżeli chcielibyście ten telefon kupić w dużo niższej cenie niż ta rynkowa, standardowa, sklepowa, to oczywiście możecie to zrobić wraz z abonamentem sieci Play i wtedy za telefon nie musicie wydać jego pełnej ceny, tylko znacznie niższą. Jeżeli z kolei macie jakieś pytania odnośnie Galaxy A3, to oczywiście możecie je zostawić pod tym filmem w sekcji komentarze. Ja zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału na YouTube. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!